Teraz przechodzimy do momentu, w którym mamy okazję oglądać oryginalne plakaty pierwszych konwencji tatuażu ze Stanów Zjednoczonych. Czyli przechodzimy do tematu głównego, do konwencji tatuażu. W takiej formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni obecnie. Czyli pierwsze stricte imprezy, które miały już nazwę konwencja, nosiły już taką nazwę Expo, Convention albo Show, odbyły się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem wcześniej, na podstawie tych wizyt tatuatorów w różnych innych krajach, w Japonii, na podstawie różnych inspiracji związanych z istnieniem i z działalnością klubów ludzi wytatuowanych, scena tatuażu była na tyle silna w Ameryce i na tyle mocna, że potrafiła wypracować już odpowiednią koniunkturę i wypracować model funkcjonowania festiwalu, który był przygotowany tylko i wyłącznie na potrzeby konfrontacji prac tatuatorów, na potrzeby wymiany doświadczeń, na potrzeby tego, żeby ludzie wytatuowani mogli się spotykać i jak gdyby mieć taki wspólny fan z tego, co wszystkich tak bardzo cieszy, czyli z tatuażu. Cieszyć się tatuażem i dodatkowo podkręcać istnienie tego tatuażu jak gdyby rankingiem prac lepszych, gorszych, prac mistrzowskich, prac tradycyjnych. Cała ta jak gdyby scena tatuażu tylko i wyłącznie dzięki konwencjom tatuażu może rosnąć w siłę i tatuatorzy na pewno dzięki temu, że takie spotkania są organizowane, są w stanie się rozwijać i dochodzić do naprawdę wysokiego poziomu. A tutaj widzimy, może nie mam pierwszego plakatu, pierwszej konwencji, która została zorganizowana w stanie Texas w Houston. W 1976 roku doszło do pierwszej konwencji. Była ona organizowana przez środowisko głównie bikerów, motocyklistów, dlatego że takie czasy były, entuzjaści tatuowania w latach 60., 70. to głównie byli ludzie związani z jakimiś tam grupami środowiskowymi. Nie było jeszcze takiej koniunktury, jaka jest teraz, że tatuują się wszyscy, że tatuują się celebryci, tatuowali się wtedy motocykliści, marynarze, klasa robotnicza. No i klimat był zupełnie inny. Wtedy trzeba było walczyć o nobilitację i podniesienie rangi tatuażu. Teraz już jak gdyby tego się nie robi, bo fakt tego, że tatuaż jest sztuką, już jest bardziej jak gdyby zjadliwy dla jego antagonistów niż kiedyś. I tutaj mamy plakat trzeciej konwencji tatuażu, która była zorganizowana, trzecia światowa konwencja tatuażu, żeby nie było niedomówień, bo to brzmi już zupełnie inaczej, poważniej, była zorganizowana w 1978 roku, a tutaj mamy już jedną z kolejnych konwencji, która odbyła się w 1983 roku i po tej pierwszej konwencji w 1976 po prostu lawinowo w każdym stanie zaczęto organizować konwencje. Już rok później było kilka konwencji. Druga konwencja tatuażu, która odbyła się w stanie Nevada, w Reno, jak gdyby przerosła swoim jak gdyby oprawą i przerosła jak gdyby organizacyjnie tą pierwszą i jak gdyby odbiła się szerszym echem niż ta pierwsza. Podczas konwencji w Reno, w stanie Nevada, po prostu pojawili się tatuatorzy, którzy wtedy jeszcze nieznani, zaraz po tej imprezie jak gdyby tak wywindowali swoje nazwiska wysoko, że do dzisiaj są ikonami i legendami sceny tatuażu. Mówię tutaj o Donie Edzie Hardym, mówię o Jacku Rudy i całej ekipie jego studia tatuażu, w którym pracował. Nazywało się to Good Times Charlie Tattooland, to było Kalifornia, lata 70. I ci ludzie, którzy tak wtedy wypłynęli, oni tak naprawdę po tej pierwszej konwencji zajęli takie bardzo czołowe miejsca w scenie tatuażu. Jack Rudy został ojcem chrzestnym tatuażu realistycznego. Donet Hardy został ojcem chrzestnym tatuażu orientalnego. I tak naprawdę do dzisiaj te dwie postaci są wielkimi ikonami, a tak naprawdę wypłynęły one na drugiej konwencji tatuażu w Reno, Nevada.